Ponad 19 tysięcy kobiet co roku choruje na raka piersi, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się, że przed nimi walka o zdrowie. A to choroba, którą można skutecznie leczyć. Niestety, tylko 40% wykorzystuje szansę na bezpłatne badania mammograficzne, bo wcześnie rozpoznana zmiana nowotworowa to mało inwazyjna operacja. Niestety zdarzają się sytuacje, że trafiają do nas pacjentki z bardzo zaawansowanym nowotworem. Mimo tego, że piersi jest narządem, który powierzchownym, który można, zmiany w tej piersi można wykryć zarówno w samobadaniu, jak i w innych badaniach dodatkowych. Dodam tutaj, że statystycznie w tym obszarze tutaj miasta Płocka i okolicznych powiatów rocznie tutaj wykrywamy około 150-180 nowotworów, raków piersi, które tutaj w obrębie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego są leczone. Jak zaznacza dr Mądrecki, wcześniej wykryty nowotwór jest wyleczalny. Ten nowotwór można wcześniej wykryć i wszystko zależy od samych kobiet, gdyż samo badanie piersi już dużo nam może pomóc i bardzo ważne są tutaj spojrzenie na piersi, na przykład kobieta może usiąść przed lustrem, spojrzeć, czy jest zmieniony zarys piersi, czy jakiś zmieniony, skóra się zmienia, czy jest wyciek z brodawki, na przykład zauważy, że na bieliźnie jest jakaś kropelka jakiegoś, no szczególnie treści krwistej. Tak samo w samobadaniu. Ja mówię, powinno się to robić no, raz w miesiącu. Zazwyczaj dotyczy to kobiet po 50 roku życia, ale również młodsze kobiety. Dlatego jeżeli byśmy się samobadanie najlepiej wykonać w okresie po miesiącu, bo wtedy piersi są mniej bolesne, mniej obrzmiałe i wtedy łatwiej, gdy coś się dzieje w tej piersi, łatwiej to znaleźć. Pamiętajmy, by samobadanie wykonywać, gdy jesteśmy zrelaksowane, bez stresu. Najlepiej na przykład podczas wieczornej kąpieli. Każda zmiana, która zmienia wygląd naszej piersi, powinna zostać skonsultowana z lekarzem. Mammografia czy USG to badania, które mogą pomóc rozwiać wątpliwości. Mammografię tak naprawdę kobiety po 50 roku życia praktycznie jest program ogólnopolski i zostają zaproszenia. Jak najbardziej proszę o to, żeby skorzystały z tych zaproszeń, bo to jest takie badanie przesiewowe i ono nam też bardzo dużo może powiedzieć. W obrębie Płocka, miasta Płocka jest taki program no, kontynuowany, gdzie również wykorzystujemy tutaj, obniżyliśmy wiek pacjentek, że po 40 roku życia też może sobie takie badanie zrobić. A jeżeli chodzi o USG? USG jest wskazane, no USG po prostu można robić częściej. Zazwyczaj się robi raz do roku, raz na dwa lata. Natomiast USG wykonujemy u młodszych kobiet, bo niestety ten nowotwór też może się pojawić u kobiet 20-letnich, u kobiet w ciąży. Także tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia wiekowego. Zazwyczaj u tych młodych kobiet są to zmiany łagodne o charakterze gruczołakowłókniaka, ale to też możemy właśnie wykryć w USG. I należy tutaj też podkreślić, że USG i mammografia to są badania przesiewowe, ale one się nawzajem uzupełniają. W przypadku wykrycia nowotworu pomocą służy poradnia onkologiczna w przychodni specjalistycznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Można tu zgłosić się bez skierowania. Należy pamiętać, że wcześniej wykryty nowotwór to zwykle wycięcie guzka, ewentualnie chemioterapia lub radioterapia. Tak najczęściej zamyka się leczenie. Nie zawsze wiąże się to z amputacją piersi. Obecnie rozpoznanie raka piersi to nie jest żaden wyrok. Jesteśmy w stanie tego raka wyleczyć z zaoszczędzeniem piersi. Ewentualnie, gdy jest taka sytuacja, że jednak musi być amputacja, to możemy tej pacjentce, współczesna medycyna może zaoferować rekonstrukcję po zakończeniu leczenia. Także najważniejsze jest po prostu wczesne wykrycie, bo gdy wcześniej wykrywamy, to powoduje, że pierś jest, można zaoszczędzić pierś. No, dla pacjentki, dla kobiety jest to bardzo ważne
i wyleczyć tą pacjentkę. Najważniejszy jest jednak pierwszy krok, który zależy od Ciebie. Badania profilaktyczne, mamografia. Pamiętaj, wcześniej wykryty nowotwór jest wyleczalny, bo rak to nie wyrok.